Witam bardzo wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy luz, dzień przerwy w kampanii trzeciej, szóste tiery poza nami. Jestem bardzo szczęśliwy, że wreszcie szósteczki odstawione, teraz ósme tiery przez 10 dni od jutra, ale teraz dużo ludzi rozmawia na temat misji, które w patchu 9.5 będą pozwalały nam na zdobycie czterech bardzo ciekawych, unikatowych czołgów premium. Piąty niszczyciel czołgów Stuk 4, siódmy amerykański niszczyciel T-28C, med radziecki T-55A oraz cudowny, jak na razie na cyferkach, obiekt 260 Hatek radziecki. Wszyscy też, ja tu oczywiście zerkam na stronę Domina, wszyscy już zobaczyli, jakie prawdopodobnie te misje będą. Tych misji będzie bardzo dużo, czyli widać, że po 15 misji na dany pojazd, czyli tych misji wyjdzie w sumie 60 na dany pojazd, 200, chyba 40 w ogóle musimy zrobić, jeżeli byśmy chcieli wszystkie te czołgi zdobyć. Oczywiście najtrudniejsze misje są na obiekta 260, czyli medem należy zniszczyć trzy wrogie TD-ki, które są wyżej tier, light tankiem 6000 spota, hatekiem trzeba łącznie 14000 damage'u zadanego i z tego otrzymanego oraz TD-kiem zadać 8000 obrażeń. W tym filmiku pokażę Wam dwie bitewki dwóch graczy, Koldera i Taradzika, cześć Wam, którzy właśnie pokazują i porozmawiamy oczywiście, jakimi czołgami najlepiej wykonać te dwie dosyć trudne misje HTK-iem i TD-kiem na obrażenia. No to zaczynamy od ISA 7. Więc jedną z misji, żeby zdobyć obiekta 260, jest 15 razy należy heavy tankiem uzyskać 14 tysięcy obrażeń łącznie otrzymanych i wykonanych. No i w tym meczyku kolega Kolder z klanu Dev w bardzo szybki sposób uporał się właśnie z tą sumą obrażeń. I zobaczycie, w jaki sposób. W ogóle, Kolder, jak myślisz, czy IS-7 jest to dobra propozycja dla graczy, którzy będą chcieli realizować tą misję właśnie na wykonanie tych 14 tysięcy łącznie obrażeń? Ale rzeczywiście, to będzie naprawdę dobrym czołgiem, porównywalnym nawet do Mausa, jeżeli ktoś umie grać. Podejrzewam, że nawet S100 będzie też niezwykle dobrym czołgiem na tą misję. Czyli wstępnie pro, na pewno Maus jest dobry, ale tylko dlatego, że on najlepiej zbiera te obrażenia na klatę, a zdecydowanie łatwiej zebrać na klatę obrażenia, niż je wykonać. Oczywiście są heavy tanki, które mają, łatwiej im jest wykonać te obrażenia, ale jednak 14 tysięcy tutaj trzeba sporo zdobyć i jeszcze trochę wykonać, żeby właśnie uzyskać tą sumę. El Haluf, czemu aż tak daleko sam pojechałeś? Zasadnie nikt z tobą nie jedzie. Czemu akurat w to miejsce? No, zawsze tutaj jadę, ponieważ ten kamień jest naprawdę świetną ochroną. Jak sami zobaczycie, co będzie się działo, to po prostu jest, no, niesamowite. Czyli jest kamyczek, który zasłania twój kadłub. Tak, dolną płytę zwłaszcza. Czekaj, ale tu są, jest atak teraz WTF-ów, więc po tobie już jest, nie? No powinno być po mnie, ale jednak nie tym razem. O! A teraz, czemu tak teraz kręcisz tą wieżą? Znaczy bałem się, że mogą mi strzelić wizjer dowódcy, ale jednak nie dali rady. Czyli jak widzieliście, był przed chwilą atak dwóch WTF-ów z działem 155 mm. Oczywiście na szczęście nie mieli golda, nie? No i nie przebili cię. Właśnie, co jest magicznego w pancerzu ISA 7? Wieża, kadłub, czy w ogóle cały jest magiczny? Ja bym powiedział, że głównie wieża, bo to jej kąty są naprawdę niesamowite. Kadłub też potrafi odbijać, ale niestety dolna płyta przyjmuje zbyt wiele. Mhm. I dlatego właśnie ten kamyczek, tak, dokładnie, gdzie zasłaniasz. Znowu atak
następnych czołgów. Oczywiście coś tam udało im się tobie zabrać, ale jak widać, 5 czołgów cię atakuje, nie? Jest Saigon ostry. A ty to wytrzymujesz naprawdę niesamowicie. Ja, mi się wydaje, że nawet w takiej sytuacji Maus by miał chyba trudniej. Bo o ile wiem, z Golda Mausa w policzki wieży przebijają medy, heavy tanki, nie? I te deki. Właściwie każdy czołg niemiecki da się przebić, jeżeli chodzi o te policzki jego. Mm-mm. Oj, tak naprawdę przez to, że ty tu wytrzymałeś ten napór czołgów, bitwa zaczyna już stawać się zwycięską dla twojej drużyny. Już jest 4-1 i powoli zdobywacie przewagę. Ciebie już tu nikt nie chce atakować. No chyba zrozumieli, że jednak nie dadzą rady mnie przebić. Oczywiście kwestia tej misji na obiekta 260 to było teraz fajne, nie? Ty tu stoisz już 4 minuty i sobie żyjesz spokojnie. S100 wyjechał tylko na 5 sekund i nie żyje, nie? No komiczna sytuacja. I dał ci jeszcze zasłonę. W tej chwili to już w ogóle chyba czujesz się tu bezpiecznie jak u mamy. Czy takie bitwy SM7 zdarzy... Ile razy ci się na przykład ostatnio zdarzyła taka bitwa, gdzie być może zrobiłeś tych 14 tysięcy łącznie obrażeń na IS-7? Nigdy. Zazwyczaj to było około 5-7 tysięcy maksymalnie. To jest pierwsza taka moja bitwa. Mm-mm. Czyli jednak, szczerze mówiąc, to nie będzie zbyt prosta misja. Zrobienie tych 14 tysięcy łącznie obrażeń otrzymanych i wykonanych, nie? Jak to mówią, skill zawsze będzie miał znaczenie przy każdym czołgu, więc nie wiadomo jak to naprawdę będzie. Czasami bitwa pójdzie dobrze, czasami nie. Oczywiście mamy nadzieję, że jeszcze ulegną zmianie te cyferki i że będzie to może 12 tysięcy, a może 10 tysięcy łącznie, to by było super. Ale jeżeli zostanie 14 tysięcy, na ten czas chyba najciekawszymi czołgami, on tu nawet gratulują ci strasznie zawodnicy. IS-7 dałeś czadu, gratulacje. Naszym zdaniem właśnie ciekawą propozycją właśnie będzie ten czołg IS-7, na pewno Maus i umiejętność też kontowania tym czołgiem, bo Mausem też trzeba umieć kontować, szczególnie w czasach nabojów goldowych. Ciekawe, ile obrażeń odbiłeś, uśmiech 1390. No to sprawdźmy, żeby się dowiedział, nie? A więc już pokazujemy, odbiłeś 19460 obrażeń. Ładnie. No i wszystko, jak widzieliście, w bardzo krótkim czasie. No i prawie 6 tysięcy obrażeń. Łącznie ta suma w zasadzie przekracza 25 tysięcy, 25,5 tysiąca, czyli prawie dwa razy niż jest powiedziane, że należy wykonać w misji na obiekta 260. Czyli na misję do zdobywania obrażeń i przyjmowania obrażeń dobry IS-7, Maus, S100, IS-4 i tutaj chyba już powoli się wyczerpują te heavy tanki, nie? No niestety tak, ale jak wiadomo, no każdym czołgiem da się dobrze zagrać. Tak jest. Dobra, no to teraz zobaczmy, jakim czołgiem, jakim niszczycielem czołgu można zrobić spore obrażenia. Następna misja, która pozwoli nam uzyskać obiekta 260, jest to właśnie misja na niszczyciele czołgów, gdzie trzeba 15 razy zdobyć 8 tysięcy obrażeń. I tak naprawdę tutaj już nie ma znaczenia, czy niszczyciele czołgów są twarde czy miękkie. Najważniejsze jest to, żeby zadały te 8 tysięcy obrażeń. I tak naprawdę nie muszą tu już koniecznie być 10 tiery.
Można to zrobić również ósmymi nawet tierami, taki ISU czy RHM. Wielokrotnie już zdarzało mi się oglądać bitwy, nawet w okolicach 10 tysięcy obrażeń. Ale oczywiście chyba najprostsze wykonanie tej misji na obiekta 260 niszczycielem czołgów to będzie właśnie 10 tiery niszczycieli czołgów. A jednym z lepszych czołgów, które może właśnie wykonać tą misję, jest to jak Panzer S100 niemiecki Tedek 10 tieru. I właśnie na mapie Dębina, kolega z klanu PAP, Taradzik, cześć. Cześć. Pokaże nam bitewkę w jak prosty i przyjemny sposób, jak Panzer S100 radzi sobie właśnie z wykonaniem 8000 obrażeń. Słuchaj, ja myślę, że na Dębinie te deki raczej stoją na D2 gdzieś tam, czy na D1 w krzakach, a ty pojechałeś w zasadzie pod miasto. Dlaczego tutaj i tak odważnie? No pojechałem tak odważnie, ponieważ zobaczyłem, że nie ma arty, a tutaj można ładnie schować dolną płytę, więc wiedziałem, że będę bezpieczny w tym miejscu. Mhm. Czyli jak nie ma artylerii, wystarczy, że jak Panzer S100 schowa dolną płytę i jest nie do przebicia, czy są jakieś miejsca, które można przebić właśnie powyżej tego kadłuba? No można go przebić w policzki, tam ze złota wchodzi. I można także próbować trafić w garnek, który ma tam z tyłu na dachu. Słuchaj, nie wiem, w ostatnim na przykład czasie, w ostatnim miesiącu, ile razy zrobiłeś niszczycielem czołgu wynik 8000 obrażeń? No to jest drugi raz. Drugi raz. To słuchajcie, to tak naprawdę, to mimo to, że tak mówiłem na początku, że wiele widziałem tych powtórek i tak dalej, ale no nie będzie to zbyt łatwa misja. I tak samo jak w poprzednim przypadku, gdzie kolega Kolder mówił, że tak naprawdę pierwszy raz mu się to zdarzyło, chociaż to tak wyglądało prosto, to wygląda na to, że jeżeli nie zmienią tych cyferek, które pozwolą nam na zdobycie obiekta 260, to ta misja naprawdę będzie bardzo trudna. 15 razy, nawet jeżeli na przykład dadzą 3 miesiące czasu, albo nawet jeżeli dadzą bez ograniczeń, to może się tak zdarzyć, że będą gracze, którzy nie wykonają tej misji, nawet jeżeli by mieli 2 lata czasu, nie? Jak myślisz, Taradzik, 15 razy 8000 niszczycielem? Trudna sprawa, czy da radę? No to zależy też, jak się ułoży bitwa. Można się ułożyć każdemu graczowi dobrze, no i wtedy wyjdzie mu to 8000, ale to musi się trafić dobra bitwa. No. Znaczy, moim zdaniem najlepszym czołgiem wśród TD-ków właśnie jest jak Panzer S100. No dlaczego? No patrzcie się, o teraz ten strzał akurat, nie wiem czemu, ale nie wszedł. W zasadzie wystrzeliłeś 6 pocisków i już masz 6500 obrażeń. To po pierwsze. Po drugie, tym czołgiem można naprawdę bardzo blisko jechać, czy to w mieście, czy jeżeli nawet nie ma artylerii, gdziekolwiek, gdzie można schować dolną część tego czołgu i tylko po prostu czekać na wrogi czołg i zadawać obrażenia. Inne czołgi, już gdzie został znerfione te obrażenia i gdzie nie ma jednak tej twardości, może być problem. Twoim zdaniem, jakie najlepsze niszczyciele czołgów będą umożliwiały wykonanie tej misji? No na pewno dziesiąte TD-ki wszystkie mają bardzo dobre lufy i nie będą miały problemu jakby z robieniem obrażeń. Jeśli dobra miejscówka się znajdzie, no to na pewno i sprzyjająca bitwa będzie dało się zrobić taki wynik. No. Ja tak myślę, że właśnie jak Panzer S100 chyba
Chyba to będzie najlepszy czołg do wykonania tej misji. Oczywiście E3, która też przyjmuje na klatę ile chce, więc może zbliżać się do czołgów i zadawać obrażenia. No ale myślę, że każdym niszczycielem czołgów, nawet 8 tieru, można wykonać tą misję. No i w zasadzie ty na tej dębinie stoisz cały czas w tym jednym miejscu. I bez żadnych problemów zadajesz obrażenia. Już 8800 obrażeń, czyli można powiedzieć misja wykonana. Szkoda, że ta misja nie jest połączona, czyli na przykład 14000 obrażeń wykonanych i otrzymanych można było również zrobić niszczycielem czołgów, nie? No, by było na pewno łatwiej. Bo właśnie jak Panzer-S100, co za chwilę zobaczycie, sporo na klatę potrafi przyjąć. No i co, bitwa wygrana. Już 10000 obrażeń. Prawie. Tylko ci celowniczego rozwalili. No, tak ciężko jest trafić troszkę. Dobra, tutaj chyba już za dużo obrażeń nie zadasz. Czyli przypominam, żeby zdobyć obiekta 260, będą 4 misje, które trzeba wykonać po 15 razy. To, co widzieliście z heavy tankiem, czyli 14000 obrażeń wykonanych i otrzymanych łącznie, 15 razy. Bardzo trudna sprawa. Następnie 15 razy niszczycielem czołgów zadać 8000 obrażeń. No moim zdaniem dla niektórych graczy to jest chyba może nawet i niewykonalna sprawa, jeżeli ktoś nie ogarnia niszczycielów czołgów. Następnie chyba dosyć prostsza rzecz, czyli zniszczyć 3 niszczyciele czołgów czołgiem średnim. No i tutaj to chyba już można wykonywać nawet niższymi tierami, nie? No i tak. Czwarta rzecz, czyli to było wyspotować 6000 light tankiem, nie? No to też nie jest takie proste. To też trzeba umieć dobrze grać light tankiem. Okej, zobaczmy na wynik. 9799 obrażeń i 18000 na klatę. Czyli można powiedzieć, gdybyś był heavy tankiem, to byś też dwukrotnie zrobił tą misję na heavy tanka, ale tak to w dosyć prosty sposób, 7 minut, 10 strzałów z penetracją i 10000 obrażeń, wykonałeś tą misję. Ostatnie pytanie do was. Będziecie próbować robić misję na obiekta 260, czy wystarczą wam te 3 czołgi poprzednie, 9, 7 i 5 tieru? No, ja na pewno będę próbował. Obiekt 260 jest bardzo dobrą maszyną. Oczywiście, że będę też również próbował. Do odważnych świat należy w końcu. Oczywiście, ja również będę próbował, ale mam taką cichą nadzieję, że te cyferki trochę ulegną zmianie, że to nie będzie 14000, tylko 10 i że to nie będzie 8000, tylko 6 i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. To dziękuję wam za pokazanie bitewek, no i zapraszam do następnych odcinków. Na razie.